Witam bardzo serdecznie po tej długiej przerwie. Nie mówię, że wracam na stałe, aczkolwiek chciałbym omówić sytuację na moim kanale, bo... Nie mam to zbyt wiele czasu, więc będę się streszczał. Po pierwsze, zakupiłem sobie kamerkę. Nie oznacza to, że ona pojawi się na kanale. Nawet bym powiedział, że nie chcę jej mieć na kanale, żeby było widać moją twarz. Aczkolwiek chcę powiedzieć, że po prostu kamerce jest mikrofon i teraz przez ten mikrofon mówię. Pozwala to na to, żebym nie musiał trzymać tamtych słuchawek, co wielokrotnie mi wspominałem na uszach, przez co uszy nie bolą. A ja jestem szczęśliwy. To jest po pierwsze. Po drugie, przez ten okres 4 miesięcy mniej więcej. Czerwiec. Nie wiecie. No 3 miesięcy. Wydarzyło się sporo, z tego co widzę. Po pierwsze styknęło 50 subskrypcji. Po drugie, jakiś mój film osiągnął 5000 wyświetleń. Po prostu. Znaczy, rozumiem popularność Countryboli w ogóle. Tu właśnie, na chwilę jeszcze. Musiałbym spojrzeć, czy Country Boy Heroes już wychodzi. To znaczy, jest jeszcze w przedsprzedaży. Tutaj powinienem pojawić się jakiś odsyłacz do filmu Lutera. O, nawet macie tutaj nazwę kanału. Luther. On Steam. Albo czekajcie. Widać moje dane osobowe? Nie widać moich danych osobowych, dobra. Bo tutaj macie o tym filmie mówię. Obejrzę sobie potem. Ale nie, że o to. Chodzi mi o to. Wyszedł nowy zwiastun. Jeśli chodzi o to. Jest to lekko zmodyfikowany ten pierwszy. Da się różnicę da się różnicę zauważyć pomiędzy dwoma. Ale jeszcze nie ma konkretnej daty premiery. Wiemy, że 2020. Pierwsi YouTuberzy już dostają kluczyk. I mnie tylko interesuje jedna rzecz. Jedna jedyna rzecz. Czy będzie możliwość modowania? Ze względu na... To znaczy nie chodzi mi o sam fakt wzięcia i powiedzmy wszczelenia nowych tysięcy odmian Country Boli i tych pomniejszych państewek jak Liechtenstein. Co tam może być jeszcze? Z takich mniejszych państewek. Ukraina, Białoruś, etc., etc. Chodzi mi po prostu o sam fakt możliwości w łatwy sposób, ewentualnie właśnie w łatwy sposób dodania nowych jednostek. Nie wiem. Jak mamy w Age of Civilizations takie możliwość tworzenia scenariuszy czy czegoś podobnego. Tudzież kreator kraju, ewentualnie podmieniający parę plików, możliwość wrzucenia własnej flagi. To właśnie myślę sobie, czy właśnie czegoś takiego by tutaj nie zastosować. Czytaj. Powiedzmy, możliwości podmienienia tekstur, przynajmniej.
bo mamy w tutaj bohaterach, bo tak, oglądałem odcinek Lutera i wiem, że tutaj bohaterowie też biją, tak w skrócie rzecz ujmując, i to jest coś takiego bym chciał, żeby dało się podmienić niektóre tekstury. Bo chyba zgodzimy się, że gra ma potencjał, jest fajna, no ale czemu mamy w bohaterach polskiego youtubera? Bądź co bądź z takiego niszowego gatunku. Takiego niszowego bądź co bądź. Bo ile on ma subskrypcji? No, takie 6 razy więcej wyświetleń ode mnie. I nawet nie chcemy się przeliczać i komentarzy. A subskrypcji ma 88 tysięcy. No ale to i tak się nie umywa do Gimpera. Znaczy może, nie wiem, choć... W sumie co ja tam wiem? Jestem youtuberem z 50 subskrypcjami. Co ja tam wiem? Co ja mogę oceniać? Co ja tam mogę? No ale jak mówię, mi po prostu chodzi o sam fakt możliwości podmiany tekstury i animacji, powiedzmy, takiego Lutela rzucającymi łapkami w dół. Powiedzmy na taki mój awatar. To znaczy tak powiedzmy. Pierwsza rzecz z brzegu propozycja. Tudzież mieliśmy na tronie Polski takiego króla węgierskiego Stefana Batorego. Cyk, flaga Węgier, polskie jakieś inicjały królewskie i cyk, bohater, który powiedzmy zamiast rzucać łapkami w górę, w dół, przepraszam, rzucałby powiedzmy karabinami, od co? Pytacie czemu? Stefan Batory zrewolucjonizował polską armię, wprowadzając bezpośrednio jako pierwszy w Europie naboje. Już nie kule, ale naboje. Chodzi o taki papierowy świstek już z ubitym prochem i przyszykowaną kulą w środku, którą po prostu się wkładało do karabinu. Taki karabin po prostu po wystrzale się czyściło i tak z jednego strzału na 12 minut polska armia mogła przejść do 3 strzałów na minutę. Jako pierwsi w Europie to wprowadziliśmy i to chyba było podczas wojny ze Szwedami albo z Ruskimi. Na pewno im złoiliśmy. Ojoj, to trzeba już się szykować na kolejną lekcję. Na pewno im złożyliśmy tyłki, no ale nie wykorzystaliśmy tego jak zwykle. No, z zasobów takich, których... Dobra, trzeba już się szykować na lekcje. Lekcje, drodzy państwo. Z takich rzeczy, które można zauważyć, to to, że mamy zasoby takie jak pieniądze, drewno, coś, wódka, majonez, węgiel, roślinki. Nie wiem, naprawdę. Aczkolwiek właśnie mówię, jeśli się nie będę mylić,
to gdzieś można zauważyć w tym filmie lub właśnie w filmie Lutela, że mamy coś takiego jak jego Country Ball. Znaczy dla youtubera fajny smaczek, tyle że fajnie by było, gdyby to była przygotowana właśnie wersja specjalnie dla niego. W sensie mamy swoją grę, robimy ją, ale dla youtubera podmieniamy parę plików i wysyłamy, żeby zrobił na YouTube. Coś w tym stylu. Dobra. Ja kończę, bo zaraz będę miał prawdopodobnie nieobecność na lekcji. Cześć, do zobaczenia, papa. Pa.